multimedialny podręcznik do fizyki i został nagrany na tej właśnie płytce. Podręcznik do fizyki zawiera szereg elementów multimedialnych, takich elementów, które mają ułatwić przyswajanie wiedzy i uczynić ten podręcznik bardzo przyjaznym dla studenta. Mają dodatkowe elementy również przybliżyć fizykę studentom, mają spowodować to, żeby już nie, może w mniejszym stopniu były wypowiadane słowa przez wielu studentów, jak to jest często spotykane, że nie lubią fizyki. No, spróbujcie polubić fizykę. Więc mamy tutaj wymienionych autorów, mamy wstęp teoretyczny, taki wstęp do podręcznika, jak to wszędzie, z tym tylko we wszystkich tego typu podręcznikach się spotyka. Jednak akurat w przypadku podręcznika do fizyki jest szereg zawartych takich elementów, których nie ma w innych podręcznikach. Na przykład, po kolei, to co wprowadziliśmy w tym podręczniku, to są takie okienka, komentarzy, które otwierają się wtedy, kiedy odpowiednio skieruje się kursor na przykład na wzór. Numer wzoru i kliknięcie na numer wzoru pokazuje nam ten wzór. Wzór, który gdzieś jest umieszczony w tekście materiałów. Następnymi takimi elementami, które tutaj wzbogacają treści, są interaktywne ilustracje graficzne. Przykładem takiej interaktywnej ilustracji graficznej jest wykres, który ilustruje pewne zależności, pewne funkcje. Te zależności, te wykresy, te obrazy zmieniają się wtedy, kiedy student w sposób świadomy odpowiednio w tabelach zmienia wartości liczbowe, które wpływają na wykres, na przedstawienie funkcji opisanych za pomocą wzorów. Będąc w lekcji, czytając materiał lekcji, natrafiamy na taki rozdział, na taki podpunkt pokazy z sali wykładowej. W tych pokazach z sali wykładowej mamy pokaz dotyczący zasady zachowania momentu pędu. Tę zasadę zachowania ilustruje pokaz, w którym Hania uczestniczy w ruchu wirowym. Hanię siedzącą na krześle obrotowym wprawiamy w ruch wirowy. Kiedy Hania zbliża ciężarki do siebie, jej moment bezwładności maleje, a prędkość kątowa rośnie, tak aby moment pędu pozostał stały. Wśród dodatkowych materiałów w podręczniku fizyki mamy jeszcze domowe laboratorium fizyczne. Takie, zawierające takie doświadczenia, które zostały nagrane w warunkach domowych. I na przykład takim doświadczeniem może być doświadczenie wykonane w domu, w łazience z wykorzystaniem prysznica i wody. I proszę, obejrzyjmy takie doświadczenie. A można tutaj jeszcze dodatkowo dodać, że nagrane ono zostało za pomocą takiej amatorskiej kamery, osobiście przez pana profesora. Te filmy na ogół są dźwiękowe. Widać było, jak zmienia się kształt paraboli takiego toru, który związany jest z rzutem ukośnym. Jeżeli można to sprawdzić osobiście nawet w łazience. Prezentujemy jeszcze inne doświadczenia, też z serii do wykonania przez Ciebie w domu. Może być to doświadczenie z arbuzem. Inaczej będą zachowywały się nitki i arbuz wtedy, kiedy Kasia będzie szybko i kiedy będzie wolno ciągnęła za arbuz, co możemy sprawdzić w domu. Możemy też zobaczyć, jak to doświadczenie przebiegało wtedy, kiedy wykonywała je Kasia. O! W ten sposób Kasia pociągnęła za nitkę i zerwała nitkę. Arbuz pozostał w całości, co najważniejsze. A wtedy, kiedy będzie teraz bardzo powoli ciągnęła Kasia za nitkę dolną,
ciągnie, o, zerwała. No, jeszcze inne doświadczenia zostały sfilmowane, takie domowe doświadczenie, takie związane z wbijaniem gwoździa w deskę, związane z wyciąganiem serwetki spod talerza, takie doświadczenie, które jakąś sztukę kelnerską prezentuje. Może to być doświadczenie ze szpulką, na którą została nawinięta nitka i można różnie ciągnąć za tę nitkę i wprawiać szpulkę w ruch obrotowy. Można sprawdzić, jak będą zachowywały się dwie kartki, pomiędzy które będzie wdmuchiwane powietrze. Można to sprawdzić w warunkach domowych, wykonując odpowiednie doświadczenie. Można też to przewidzieć teoretycznie. Odpowiedz przed uruchomieniem pokazu, czy kartki zbliżą się do siebie, czy też rozsuną. W podręczniku książkowym nie mamy możliwości zawarcia ilustracji interaktywnych, takich ilustracji, które umożliwiają studentowi wpływanie na przedstawiane wykresy w sposób świadomy, w sposób zaplanowany. Taki sposób, który od razu umożliwia również testowanie poprawności wykonywanych poleceń, umożliwia odpowiadanie bez wykonywania dodatkowych zadań, odpowiadanie na postawione pytania związane już z konkretnym zadaniem, z konkretnym przykładem, tematem. I weźmy przykład już konkretnie. Takim przykładem, w którym zastosowano odpowiednie pytania, do odpowiedzi na które potrzeba wykorzystać te ilustracje interaktywne, są testy związane z figurami Lisa Żu. Test własny figury Lisa Żu. To jest taka ilustracja, którą również uruchamia się w lekcji, która zawarta jest w wykładzie dotyczącym ruchu harmonicznego. Akurat ta ilustracja jest taką ilustracją, która przybliża szereg zagadnień, które dotyczą takich problemów inżynierskich, z którymi inżynier często się spotyka. Studenci bardzo lubią na przykład sobie oglądać takie różne przebiegi na ekranie monitora wtedy, kiedy robią doświadczenie z obwodami elektrycznymi, bo to jest ładne, ciekawe i te obrazy w taki jasny sposób przekładają się na te połączenia elektryczne i to jest dobre. Tutaj może nie mamy aż tak dobrze, nie mamy takiego doświadczenia, w którym mamy do czynienia już z konkretnym obwodem elektrycznym, prądem, no ale mamy możliwość wpływania na te kształty, które widoczne są tutaj na prezentowanym wykresie. W układzie współrzędnych osi X, Y mamy przedstawiony wykres, który powstaje w wyniku nakładania się, dodawania się, sumowania się dwóch funkcji opisanych odpowiednio wzorami. Na kształt tych funkcji, na ten wykres możemy wpływać, zmieniając odpowiednio wartości tutaj w tych polach zaznaczonych na zielono, te wartości liczbowe. Tutaj zmieniłam wartość, tylko akurat musiałam sobie szybko jeszcze w pamięci obliczyć, zmienić. Tutaj wymagana jest taka regułka, żeby wyrażać kąty w radianach, więc musiałam sobie szybko przeliczyć. A jeszcze się pomyliłam z przecinkiem. Te uwagi takie szczegółowe zawarte są w części dotyczącej tutaj posługiwania się takim wykresem interaktywnym, no bo to jak zawsze są takie niektóre sprawy dotyczące szczegółów posługiwania się, wykorzystania takiej ilustracji, żeby uzyskać odpowiednie efekty. Ale jak widać, na początku mieliśmy tutaj taki dość skomplikowany kształt przedstawiony na wykresie. Tym razem na wykresie pojawiła się prosta. Wtedy, kiedy odpowiednio tutaj dobrać parametry w tych funkcjach, które składamy, na wykresie pojawia się prosta. Również na ekranie oscyloskopu też możemy uzyskać prostą wtedy, kiedy odpowiednie sygnały przyłożone są do
okładek odchylających w oscyloskopie. W lekcji 12 o statystyce ruchów cieplnych możemy sprawdzać już konkretnie losowe przypadki związane z rozmieszczeniem cząsteczek, kuleczek w dwóch częściach naczynia. Dotyczy to wykorzystania ilustracji interaktywnej opisującej właśnie takie różne zachowanie różnej liczby cząsteczek umieszczonych w dwóch częściach naczynia. Na początek ilustracja przedstawia rozmieszczenie przypadkowe, dowolne, losowe, wtedy, kiedy mamy do dyspozycji 1000 takich cząsteczek. Różne losowe rozmieszczenie może być dla cząstek o mniejszej liczbie. Niech cząstek będzie 10. 10 cząstek możemy rozmieścić w pudełku, które składa się z dwóch części. Jak te cząstki będą rozmieszczone? No może być tak, jak to pokazuje teraz ilustracja. Wszystkich tych niebieskich kropek jest 10. One przypadkowo, bez naszej ingerencji, umieściły się w tym pudle. Z jednej strony mamy cząstek 3, to będzie po stronie prawej. Z drugiej części, po stronie lewej, mamy cząstek 7. Razem jest ich 10, tak jak to zostało tutaj zadane poprzez tę liczbę 10, liczbę cząsteczek. No, tę liczbę cząsteczek możemy zmienić, a możemy też sprawdzić, jak to losowo mogą się te cząsteczki rozmieszczać w całym naczyniu. Tak jak zgodnie z instrukcją, w tym celu wciskamy klawisz F10 i już za następnym razem, kiedy nastąpiło takie dowolne rozmieszczenie cząstek w pudle, mamy 3 cząstki po jednej stronie, 7 po drugiej. Teraz mamy 4, 6, 4, 6, 5, 5. Nareszcie jakieś równouprawnienie. I teraz nastąpiło to, o czym jest mowa w uwagach. Akurat tak się zdarzyło, to jest coś takiego prawie jakby wygrać czwórkę w totolotka. Mamy taką sytuację nieprawdopodobną, że w jednej części naczynia znajduje się 10 cząstek, a w drugiej 0. Na to bardzo często wszyscy czekają, a nam się udało tak szybko. Naprawdę to jest przypadek. Przecież nikt tutaj nie ingerował w to doświadczenie. Oczywiście doświadczenie jest takim doświadczeniem teoretycznym. Kolejnym przykładem może być animowany cykl Diesla. Taka ilustracja, w której kolejne przemiany w cyklu następują po sobie tak, jak to wynika z pracy silnika działającego na podstawie tych konkretnych przemian, które zawarte są w cyklu Diesla. Cykl rozpoczyna się stanem 1, opisanym przez parametry P1, V1, T1 i odpowiednio przez kolejne stany 2, 3 i 4 powraca do stanu początkowego, jak to w przemianach cyklicznych. To są ruchome wykresy. Troszkę ilustrują sposób powstawania takiego wykresu, w związku z tym, że te procesy zachodzą w czasie i między innymi ten efekt czasu jest tu uwzględniony, chociaż oczywiście w wielkim powiększeniu. Ta praca silnika odbywa się wiele szybciej w porównaniu z tym czasem, jaki upływa wtedy, kiedy wykonywany jest taki rysunek ilustrujący te procesy. W podręczniku multimedialnym często, tak jak w każdym podręczniku, często potrzebujemy przypomnieć sobie jakiś wzór, jakiś fragment zagadnienia, jakiś rysunek, jakiś wykres. Do tego, żeby to można było szybko zrealizować, takie zadanie, mamy odpowiednie okienka komentarza, które otwierają się po prostym kliknięciu myszą, bądź wzoru, bądź odpowiedniej uwagi. I w ten sposób otwiera się okienko na przykład ze wzorem 8.1a w lekcji grawitacja. Można też rysunek sobie przywołać z pamięci.
jednym kliknięciem myszy, umieszczony na innej stronie, bez konieczności przekładania kartek. Wszędzie tam, gdzie nasuwa się taka potrzeba, wszędzie tam takie rozwiązanie zostało zastosowane. Tak jak i w wielu podręcznikach z serii podręczników multimedialnych Politechniki Warszawskiej, nagrane zostały przez autorów komentarze dźwiękowe po to, żeby ułatwić kontakt autorom i studentom, żeby przybliżyć jakoś osobę autorów, ośmielić, zachęcić studentów do nauki. Kiedy mówię o tym moim studentom, opowiadam też czasami taką anegdotę. Mówi góral do turysty, który wybrał się w Tatry. Panie, ta góra, co ją pan widzi, to ma 100 milionów lat i 3 tygodnie. Turystę zaciekawiły bardziej te 3 tygodnie niż te 100 milionów. Więc pyta, a skąd pan to wie tak dokładnie? A wiem, dokładnie 3 tygodnie temu był tu jeden profesor, co mówił, że ta góra ma 100 milionów lat. Właściwie to góral miał rację. 3 tygodnie przeszło, a jednak wyciągnij wniosek. Wtedy, kiedy nie posiadają studenci sprzętu albo nie chcą odsłuchiwać tych komentarzy, mogą również tekst tych komentarzy odczytać sobie z ekranu, bo tekst również jest zamieszczony. W tym podręczniku mamy pytania testowe i z zakresu ruchu, i z zakresu ciepła. Przed przystąpieniem do egzaminu można poziom swoich wiadomości sprawdzać, wykonując w zaciszu domowym testy sprawdzające. Pytania testowe pojawiają się w wielu przedmiotach, w fizyce również. Każdy powinien ćwiczyć testy, różne sposoby rozwiązywania testów, żeby nabrać wprawy, umiejętności już nie w obrębie jednego przedmiotu, ale w ogóle w zakresie rozwiązywania tego typu problemów, bo to jest istotne.